Kończymy przerwę i sukces. Strzała wylądowała z cennym ładunkiem i naszymi zwierzątkami. Odzyskajmy to. I zgarniamy kolejne kredyty na kolejne ulepszenia. Ok. Więcej punktów nauki. Mamy 36 w tej chwili. Co 20, przypominam, otrzymujemy punkt ulepszenia. Czyli warto robić te badania. I teraz tak, czy mamy... Ok, kolejka technologii nie jest aż taka długa. Czyli możemy chyba jeszcze poczekać. Nie wiem, co daje to... A, to ciekawe. Tego nie widziałem. Alduin, dzięki za przedłużenie suba. 62 kurde miesiąc. Grałem ostatnio w Terra Invicta i powiem tak, nie jest to skomplikowana gra, ale wiele rzeczy trzeba albo się nauczyć, albo domyśleć, więc polecam obejrzeć kilka poradników. A tak jak na razie, mocne 8 na 10, okej, okay, spoko. Ja słyszałem, główny zarzut jest taki, że na pewnym etapie, jak się już wchodzi w ten etap kosmiczny, to troszkę zgrzyt jest pomiędzy tym, a tym aspektem geopolitycznym na Ziemi. Kupiłem grę, jeszcze nie próbowałem, ale spróbuję. Tak, bo to jest bardzo obiecujący tytuł i to jest też Early Access. Czyli na pewno się rozwinie. Okej, tego nie widziałem. A, gonimy konkurencję, czyli tutaj mamy bonus do zniżkę do tej technologii. A żółto to jest normalnie, okej. Dobra, ja na razie poczekam, bo moglibyśmy dodać kolejne technologie do kolejki, ale poczekamy, bo mamy tutaj tego dość dużo. Czyli lot ponaddźwiękowy za 31 dni. I wtedy, tak, zmienimy prototyp naszego odrzutowca. Dobra, czyli tak, orzeł 2 jest w budowie, ale zobaczmy, jaki kontrakt temu orłowi wziąć. Mamy tego troszkę do wyboru. Czyli tu mamy sterowanie, a więc będziemy robili te kontrakty w dal. Bo to jest oczywiście, to są kolejne kroki do orbity. Czyli coraz dalej, aż tak daleko będziemy lecieć, że nie spadniemy, czyli efektywnie będziemy mieli orbitę. Czyli mamy tutaj albo te rzeczy. O, to jest dość dużo, to jest 44 tysiące. To jest łatwiejsze i mamy troszkę mniej. Ale możemy też zrobić... A, okej, to jest seria trzech kontraktów. Bo mamy tu po raz trzeci to dla orła. Wyższy poziom trudności. A, i wtedy to odblokuje chyba nowe rzeczy. Czyli, sorry, dla strzały. Czyli powtórzymy ten lot strzały. Tym razem to będzie utrudnione, bo trzeba będzie polecieć wyżej i z cięższym ładunkiem. Wtedy mieliśmy 35. Będzie w tej chwili 75, ale rakieta chyba da radę. To jednak w tej chwili nas nie interesuje. W tej chwili interesuje nas orzeł. I tu weźmiemy to. Z tego co widzę, to też jest seria trzech kontraktów. Jeden na razie wypełniliśmy, czyli jeżeli wypełnimy trzy, to w progresji coś nowego nam się odblokuje. Czyli cel jest taki, żeby polecieć powyżej 150 km i 400 km w dal oraz powrócić z tym aparatem fotograficznym. Okej, wtedy chyba... A, nie pamiętam, jaki mieliśmy osiąg wtedy. Odpalimy w symulacji, ale prawdopodobnie nie musimy nic zmieniać. Weźmy ten kontrakt. Myślę, szkoda, że nie możemy wziąć tego i tego naraz. Taki był mój plan, ale najwyraźniej nie można. Czyli weźmy to. Tak, nie możemy wziąć dwóch za jednym zamachem, niestety. Dobra. Dobra, i zobaczmy tylko na symulacji, czy orzeł 2 w obecnej konfiguracji da radę. Ale tak naprawdę ja tutaj nie mam zbyt dużego pola manewru i tu dużo chyba nie zmienimy. Tak, bo nie mam lepszego silnika. Nie mam ulepszenia do tego silnika. Tu nie ma nawet ulepszenia. Zbiornik paliwa jest aluminiowy. Jest aluminiowy? Tak, jest aluminiowy. Dobra, czyli tu nic nie muszę robić. Nie trzeba mieć chyba tego dodatkowego ładunku w tym kontrakcie. Nie, czyli 150. Dobra, walnijmy to na szybko, symulację, żeby zobaczyć, czy to da radę i tyle. Better than Wolf w środę, tak. Przegonimy komuchów? No, zobaczymy.
Zegar tyka. A do orbity daleko. Ok, czyli tu aktywujmy autopilota. Chyba nie muszę tego zmieniać, tylko tak, weźmy obecne nachylenie. A to jest obecne nachylenie. Celowa apoapsa. Dajmy 160. Bo 150 jest w kontrakcie i 400 w dal. To 400 w dal, to mnie interesuje. Zobaczymy. Ok, aktywuję autopilota i niech to sobie leci. A, i odczepianie członów. Gdzie to było? Tak, to jest bardzo dobre narzędzie tutaj, ale dość skomplikowane, dużo opcji. To było gdzieś zatrzymaj odczepianie członów przy czymś tam. A, jest. A, pamięta moje poprzednie ustawienia, czyli spoko, dobra. Odpal. Czyli to jest nasza kopia V2, przypominam. I to jest tylko symulacja, możemy chyba na lekkim przyspieszeniu czasowym walnąć. Czyli to, co nas interesuje, to jest apoapsa na... Ok, maksymalny Q za nami. Apoapsa na 150 i w dal 400. Ale chyba powinno dać radę. Przeciążenia dość duże, wyłączmy Time Warp. Końcówka paliwa. Ok. Czyli zobaczmy apoapsa 300. A, czy to nie jest za wysoko? Jak to wygląda na mapie? Chyba podobnie jak ostatnio. Czyli do orbity bardzo, bardzo daleko. Ale tu powinno być 400 km, chyba. Przewinijmy czas i zobaczmy. Aha, wyjdźmy z atmosfery. Ok. Czyli to nas interesuje downrange. Ale spokojnie. Spokojnie chyba. Aha, wyłączmy tego autopilota. A, chociaż? O kurde. A, nie. Okej, okay, musimy... Kurde, musimy dopieścić trajektorię, bo lecimy zbyt wysoko, a nie wystarczająco daleko. Jest 370, kurde, tylko kilometrów. Niewiele brakuje. A, niewiele brakuje. Czyli, okej, okay, to będzie wymagało dopieszczenia. Mamy 380 kilometrów. Technicznie jeszcze lecimy troszkę w dal. Być może w tym punkcie będzie 400, ale... Ok, 390. A, będzie, ale na styk. Troszkę za bardzo na styk. Tak mi się wydaje. I pytanie, czy to przetrwa powrót. Dużo większa prędkość. Zobaczmy przyspieszenie. Tak, przetrwa, ok. Dobra, tu musimy... Tak, ja nie mam lepszego sposobu, żeby to zrobić. Musimy zmienić ustawienia tego autopilota odrobinę. Spłaszczyć trajektorię, tak. Tylko o ile ja potrafię używać tego autopilota, żeby orbitę dopieszczać, to w przypadku lotu suborbitalnego to nie jest takie, kurde, proste. Czyli chcemy mniejszą apoapsę. Spróbuję po prostu wpisać niższą apoapsę. Też może periapsę wpisać? Zróbmy tu 120 i tu zróbmy 120 i zobaczmy, jak to poleci. Bo... Tak, mam nadzieję, że to będzie mniej pionowo w tej chwili. Ok, odpalmy to. Ok, time warp. W tej chwili tak, tylko nas interesuje, jaka będzie ostateczna trajektoria. Też mogę tutaj tak, regulować to nachylenie, że zaczyna się nachylać wcześniej i szybciej. A zobaczymy, jaki będzie efekt tego, co ja tutaj pisałem. Czemu się nie przechyla?
Kurze, 150 wiem, ale to przestrzeli, tak czy in... Okej. Okay. To nie jest rezultat, o który mi chodziło. To troszkę wymaga prób i błędów. Sorry, moi drodzy. Też alternatywnie moglibyśmy obrotowo stabilizować ten lot. Ja tak robiłem w poprzednim podejściu, też obrotowo stabilizowałem te V2. Ale nie, tu już potrenujmy troszkę z awioniką. Wydaje mi się, że to jest problem, że tu periapsa była też wpisana. Zobaczmy teraz. Tak, wydaje mi się, że to jest problem. Okej, w tej chwili się nachyla. I chodzi o to, żeby agresywnie się nachylało. Jeżeli to nic nie da, to zwiększymy prędkość przychylu. Zmniejszyłem apoapsę, czyli w teorii to powinno spłaszczyć naszą trajektorię. To jest mniej niż wtedy? To jest mniej niż w pierwszym podejściu, bo już nie pamiętam. Wtedy też było, ale więcej chyba. 380 czy coś koło tego. Jest bardziej płasko, bo tu na mapie tego nie zobaczymy chyba za bardzo. Wydaje mi się, że troszkę dalej poleciliśmy. Ale spróbujmy jeszcze raz. I wpiszmy, nie wiem, 80. Spróbuj ręcznie sterować silnikiem. Nie, to nie jest zbyt wykonalne przy pomocy klawiatury. To by wymagało też wielu prób i błędów, bo ja próbowałem. Jeden błąd, odrobinę zbyt duży odchył minimalnie i rakieta się rozwala. Zobaczmy, czy będzie jakaś różnica. Być może zwiększmy też prędkość nachylenia do 0,7? 0,5? Okej, okay, zobaczmy co teraz. Powinno być dużo bardziej agresywnie się obalić w tej chwili. Wtedy było 380, okej, okay, czyli powinno być lepiej. Oczywiście, jeżeli zbyt agresywnie się nachylimy, zbyt szybko, to wtedy stracimy masę prędkości na walkę z oporem historycznym. No, zobaczymy. Wtedy było 330, chyba zobaczymy ile będzie teraz. Jakiego tableta użyłam do rysowania? Intuos. Intuos. Wacom Intuos. Wciąż tutaj trzyma dość mocno nachylenie. Chyba czeka na to maksymalne Q, tak jak jest tutaj napisane. Wtedy dopiero... Tak, to omija te wysokie warstwy, teraz dopiero przyspiesza nachylanie. Rezultat tym razem. To niewiele zmieniło. Ale dobra, okej, okay, zostawiamy to. Zostawiamy to. Dobra, już nie chcę was zanudzać. To powinno być wystarczające. Powinno być 400 w dal. Czyli budujemy to tak jak jest. Tak, nic nie zmieniamy. Tu nie ma żadnego narzędzia. Dobra, teraz tak. Wprowadźmy nowe technologie do naszego odrzutowca. I zobaczmy, czy on byłby w stanie wykonać ten kontrakt. Gdyby potencjalnie... Tak, mamy ten darmowy slot. To mogłoby zarabiać od czasu do czasu. Czyli to byłoby dobre. X1 poczekamy chyba? Tak, na razie to się nie opłaca. A, muszę kupić te części. Właśnie, jak tam data w tej chwili? Bo październik 57 to jest wtedy, kiedy Sowieci wyślą Sputnika. Okej, okay, 7 maja 53. Teraz tak, mamy już ten lot naddźwiękowy? Nie, musimy poczekać jeszcze chwilę. Miesiąc, okej. Okay. Może jeden, 3 miesiące będzie się budował gdzieś. Okej, okay, mamy lot ponaddźwiękowy. I kupmy te nowe części.
A, to tu. Okej, dajmy też do kolejki to. Bo z samolotami kosmicznymi chcemy iść dalej. Dobra, tylko teraz tak, ja wszystkiego chyba... Chociaż to nie jest takie drogie. 5000 kredytów, kupmy wszystko. I zobaczmy, jakie zabawki możemy tutaj wrzucić do naszego prototypu odrzutowca. Czekajmy na dzień, bo od razu zrobimy symulację. Okej. Bo aerodynamicznie ten odrzutowiec jest dobrze zrobiony. Czyli tu nie będę kombinował ze skrzydłami. Tylko jedynie silnik i kokpit. Okej, czyli wywalamy ten ze sztukasa. A. I dajemy... Który to był? To. DHC Otter. DHC to transportowy nie był przypadkiem? W każdym razie on może operować na większej wysokości. Na ilu? W 16 km. Okej. To był ten? O, mamy też kokpit z B-52. Tylko chwila, to nie jest eksperymentalne? Mamy już to? Chyba jeszcze tego nie mamy. Czy mamy? Też 16 km. Za duży. Dobra, zostajemy przy tym. Troszkę paskudnie tutaj. Troszkę inne wymiary. Dobra. Teraz tak, w odpowiednim miejscu dać to koło, żeby to startowało. Chyba powinno być ok. Troszkę będzie lepsze. To jest troszkę za nisko, troszkę schowajmy to do środka bardziej. Dobra, teraz pytanie, czy zwiększam średnicę tego bezpośrednio, czy... Dobra, ten kokpit ma troszkę inne rozmiary, to troszkę zmieni aerodynamikę naszej maszyny. Jaka tu jest średnica? Żeby to pasowało ładnie. Czemu tak dziwnie? Czemu tak dziwnie? I to samo na dziobie aerodynamicznym. Ok, może być. Dobra, i wydłużę trochę. To troszkę pomaga z aerodynamiką. Trochę dziwnie, troszkę za chudy tutaj w tyłku chyba, ale dobra, zobaczmy jak to wygląda tu. Skrzydła do przodu muszą pójść. Tylko to ile waży względem kokpitu ze sztukasa, to jest pytanie. Czyli tak, to waży 700 kg, a to waży 300 kg. Nie, sorry, nie, sztuka jest tu. 400, ok, czyli to jest troszkę cięższe, to troszkę zmieni. Dobra, odpalmy to i zobaczmy. Jeżeli chodzi o silniki, czy mamy coś nowego? A, i na ile mamy? Na godzinę lotu to wystarczy na nasze potrzeby. Silniki. Jedyny lepszy silnik to jest chyba ten z V2, ale to jest przesada. Sorry, z B-52. On jest duży. Tak, bo tu się mieszczą te nasze dwa silniki. To jest przesada chyba. Odpalmy to i zobaczmy. Czyli tu chcielibyśmy 350 metrów na sekundę mieć spokojnie w poziomie. Taki jest plan. Czyli odpowiednio wysoki pułap.
i zobaczymy tylko, czy to da radę, czy czekamy na nowe, nowsze technologie. A i wyłączmy to, żeby nie było awarii. Potomek Belugi i Concorda. Nie ocenia się po wyglądzie. Zobaczmy. Tak, ale jest troszkę za chude tutaj. Trochę dziwnie to wygląda. Troszkę ma wielki łeb, przyznaję. Estetycznie to nie jest może jakoś piękne. Okej, troszkę muszę grę ściszyć tymczasowo, bo te silniki odrzutowe są głośne jak cholera. Dobra, odpalmy to. O, tu ryzykujemy życie wielu załogantów. Mamy widok z kokpitu. O. Spoko. Okej. Czyli to jest tylko symulacja, ja to będę robił na... Time Warpie też. Będę troszkę na bok skręca tym razem. Troszkę niebezpiecznie skręca na bok. Powinien już się unieść. Jest aerodynamika inna niż była, ale dobra, okej. To jest chyba kwestia kół. Koła nie są odpowiednio skonfigurowane. Ale lecimy! Tak, ten wielki łeb wygląda absurdalnie w porównaniu do chudej reszty. Przyznaję. Tak, trzeba powiększyć tą, tak, jak uciąć to, co po prawej stronie musi być dwa razy większe. Predator wersja z załogą, tak, troszkę tak wygląda. Okej, czyli chcemy uzyskać, znaczy lecimy na 15 km praktycznie. I potem zobaczymy, czy w poziomie uda nam się utrzymać te 350 metrów na sekundę. To jest obiecujące na razie, ale... tak, musimy polecieć wyżej. Przyspieszmy czas, bo to nie jest zbyt pasjonujące. Nawet potrójnie. Oczywiście na przyspieszeniu czasowym czasami samolot lubi się rozwalać. Lecimy powoli prędkość. Dobra, pochyl troszkę bardziej. Tak, okej. Okay. Ja zmienię to spokojnie. Ale poza anteną troszkę to zmienię. Okay, 9 km. Zostaw taki. A jeżeli osiągnie wyznaczone zadanie, to czemu nie? Jeżeli osiągnie cel, to czemu nie? Bo tak, to nie ma znaczenia, że jest taki chudy. Silnik turbo odrzutowy traci sprawność na wysokości. Wiem, ale z mojego doświadczenia wynika, że... Znaczy jest taka złota strefa, nie za wysoko, nie za nisko, żeby ten cel zrealizować. Dobra, nie możemy powyżej 16 km, bo wtedy załoga nam straci przytomność. I zobaczmy, czy to da radę, ale jestem sceptycznie nastawiony. Nie, to nie da rady. Bo musimy, nie możemy zbyt szybko... Jak to cały czas turbina do góry leci. Musimy być praktycznie... Nie ruszać się w pionie. I mieć 350 tutaj. Może gdybym dał dwa silniki z B-52, to byłoby inaczej, ale... Chyba musimy poczekać na nowe silniki. Okej, jeszcze jeden eksperyment. Spróbujemy zejść odrobinę, znaczy troszkę lecieć w dół, tak żeby nabrać tej prędkości 350, potem wyrównać i zobaczyć, czy będziemy w stanie to utrzymać na niższej wysokości. Jak wypali paliwo, też prawda. Tak. Wtedy mielibyśmy więcej mocy. Też prawda.
Ale to za dużo brakuje chyba, żeby to zrealizować. Nie, nie, to nie jest wykonalne chyba. Okej, przy takim wektorze spokojnie nabierzemy tej prędkości, ale... Cztery silniki? Mógłbym. Nic nie stoi na przeszkodzie ogólnie. Nie, nie, to jest za słabe. Nawet, kurde, tak spadając pod skosem nie możemy mieć tego 350. Za słabe. Nie da się dać mniej paliwa? Mógłbym. Ale już nie chcę tego powtarzać dzisiaj, bo to byłoby znowu to samo. Ale nie, jeżeli to przy takim locie w dół na pełnej mocy nie jest w stanie osiągnąć 350, to nie jest wykonalne. Wali się? Czy zdążymy wyrównać, zanim walniemy w ocean? Nie, nie, nie. Tutaj opór atmosferyczny jest za duży, czyli nie, to musimy być właśnie gdzieś na tych powyżej 10 km na pewno. Dobra. Eksperyment zakończony, ale tak, nasz projekt, naszego odrzutowca wymaga chyba lepszej technologii. Czy spróbujemy na czterech silnikach na szybko? Okej, dobra, na szybko zróbmy eksperyment. Cztery silniki, połowę paliwa. Tylko. Czyli takie pa... Tak, jeżeli damy cztery silniki i damy połowę paliwa, to przez tylko 15 minut to będzie leciało, ale powinno, kurde, być potężne. Przez te 15 minut. Czyli tak, odczepmy to, skopiujmy to. Ja po prostu dam obok chyba. Dwa kolejne. Tylko teraz tak, to musi być odpowiednio wycelowane. Czyli ten obrót względem tego. Ok. I wsuń to odrobinę. Stateczniki z powrotem. Dobra, nie potrzebuję aż tylu kół. I teraz tak, przy starcie był problem, czyli... Jeżeli to koło dam odrobinę do tyłu, to będzie chyba lepiej. Okej, to może przesuwam. Dobra. I teraz tak, jak stosunek mocy do masy w tej chwili się prezentuje? Skrzydło do przodu. A nie! Skrzydło do tyłu? Okej. Tak, troszkę taki Frankenstein nam tutaj powstaje, coś... Ktoś siedzi w samolotach w tej tematyce, to jest zdegustowany na pewno w tej chwili, ale to nie szkodzi. Okej, nie jest idealnie. Dobra, to wygląda absurdalnie, przetestujmy to. Zmniejsz skrzydła? Tak, no to by pomogło. Tak, moglibyśmy osiągnąć większą prędkość, na pewno. Czyli tak bardziej konfiguracja delta, troszkę mniejsze te skrzydła, na pewno by pomogło. Tak, większe skrzydła, większe opory, oczywiście. Tylko też chcę tym móc latać. Dobra, zobaczmy, czy to monstrum wystartuje. Te silniki troszkę ten wodolot sowiecki mi przypominają. Okej. Okay. Powinna być siła, moc, potęga, ale zobaczymy. Jak
jakie odczucia na temat nowego dodatku do Rimworld? Ciekawie się zapowiada. Podniesienie, koła. A, dobra, to ma radę. I tracimy kontrolę. Chyba za mocno. Dobra, raz jeszcze nie wyjdziemy z tego cało. Caps lock muszę wcisnąć, wtedy mamy troszkę delikatniejszą kontrolę nad lotem. Tak, idealnie to powinienem mieć do tego joystick. Niestety nie mam. Dobra, raz jeszcze. Czy jest caps lock? W tej chwili tak gwałtownie się nie powinien poderwać do lotu. Nie powinno być lepiej. O, sam! Nawet nic nie zrobiłem sam. Ok, czyli zobaczmy, lećmy na 15 km i... Znaczy powyżej 10 i zobaczmy, czy będzie lepiej. Czy to jest wytowalne. W tej chwili mamy tylko gdzieś na około 15 minut lotu, ale to wystarczy, no, powinno wystarczyć na nasze potrzeby. Ok, to wygląda dobrze. Mogę bardzo agresywnie poderwać samolot do góry. I przyspieszamy cały czas na takim ustawieniu. Czyli to jest dobry znak. Spadochron? Nie ma, to jest tylko symulacja. Symulacja. Kup sobie lepsza imersja, najtańsza za 30 zł. No, fajnie by było, no. Ale ja aż tak dużo nie gram. Tak jakby... Okej, to chyba powinno dać radę. Skoro przy takim ustawieniu mamy 250 metrów na sekundę, a wtedy to było maksimum naszej prędkości, to było. To wygląda chyba całkiem spoko. Dobra, zredukujmy to. Przyspieszamy przy takim nachyleniu. To jest dobry znak. Osiągnijmy to. Dobra, delikatny time warp. Trzynaście, czternaście i możemy zacząć prostować. I zobaczmy, jak tam prędkość będzie wyglądała. Pokazuje to siłę ciągu. Zaczyna spadać teraz, kiedy nachyliłem lot bardziej w tym kierunku. To dziwne. Nie. To wymaga większych zmian chyba. Musimy wyżej lecieć, ale nie mogę wyżej. Limit pułapu tego kokpitu to jest 16 km. A jest i spada z prędkością? Tak, wiem, ale ja patrzę na thrust. To, nie? 6 km. To, jak to możliwe, że... To jest troszkę nieintuicyjne. Dlaczego, skoro ja podrywam dziób, to tu rośnie, to teraz spada. Zależy od naszej prędkości. W każdym razie nie, tu daleko brakuje. Skrzydła mi się wydaje, że bardziej ścięte, delta. Aerodynamika, lepsze silniki, lepsza kabina, mi się wydaje. Dobra. Wyżej mniej tlenu, mniej mocy, ale właśnie tutaj, kiedy się nachyliłem do góry, to wtedy moc rosła, co jest dziwne. Dobra, poczekamy. Z odrzutowymi poczekamy, ale mamy cenne lekcje.
z przodu dać silnik, to nie wiem, czy to dobry pomysł w samolocie odrzutowym. Kurde, wiecie co? Dobra, jeszcze jedna radykalna... Dobra, jedna radykalna przeróbka. Naprawdę radykalna. Tak, żeby nie było kompletnej porażki. Czyli tak. Długość skrzydła zmniejsz. Zrób z tego skrzydło delta. I radykalnie odchudź to skrzydło i wydłuż. Okej, to może lekka przesada. Okej, czyli dużo za dużo siły nośnej tu. Modyfikujmy to dalej. Naprawdę? Aż tyle siły nośnej tu? Może muszę powiększyć te stateczniki? Drzwi zablokowane skrzydłem, ale to nic. To nic, to nie szkodzi. To jest eksperymentalny samolot. Czy zaryzykować i pozbyć się tych powierzchni... A, może te powierzchnie kontrolne, może to jest problem. A, okej. Okay. I zmniejsza te powierzchnie kontrolne dość drastycznie. Okay. Chociaż, ale nie zostanie tak jak jest. Cały czas dość mocno do przodu to jest. Dlaczego tak mocno jest do przodu? Te silniki są ciężkie, kurde. Nie mogę dać ich do góry, bo to skomplikuje sprawy w inny sposób. Przesuń odrobinę te silniki. Okej, ostatni eksperyment. To moim zdaniem nie powinno móc latać, ale zobaczymy. Wygląda absurdalnie. Dobra, szybka symulacja. Czy skrzydła nie zasłaniają wlotów powietrza do silników? Częściowo tak. Ale gra tego nie symuluje ogólnie. 6 silników? Nie. Na pewnym etapie już nie ma sensu dokładać silników chyba. Też być może inne wloty powietrza, bo ja nie wiem, czy te nie są za duże. Mamy też boczne takie wloty powietrza, albo dolne, górne. One, bo te mogą mieć troszkę duży opór. Tak mi się wydaje. A dobra, już kończmy z tymi samolotami, bo już rakieta dzisiaj nas czeka. Czyli ostatnia próba, zobaczmy. Moim zdaniem to nie wystartuje w ogóle, ale... Tak, ja pokombinuję poza anteną, żeby to dopieścić, bo... Możliwe, że to osiągnęłoby ten wyznaczony cel przy tej technologii, ale... Dużo prób i błędów nie wymagało. Okej. Kończymy. Środek... znaczy... Ciężkie silniki z tyłu, złe ustawienie względem skrzydeł. Do tego trzeba chyba silników odrzutowych, a nie turbowentylatorowych. To są silniki turbowentylatorowe? Jest coś takiego jak silniki turbowentylatorowe?
Chyba nie ma czegoś takiego, co? Nie, no mamy... To są silniki odrzutowe. Dobra, starczy tego. Ja po... Tak, bo tym można się bawić. Można tutaj tak naprawdę metodą prób i błędów to dopieszczać, ale to być może nie na stream. Okej, okay, czyli czekamy w tej chwili, moi drodzy, na Orła 2. 400 km dal, to będzie nasz rekord. Bardzo daleko oczywiście do orbity. Już nie pamiętam, jaki obwód ma Ziemia, ale to jest dużo więcej niż 400 km. Dobra, czyli czekamy te 80 dni. Jest odmiana silnika odrzutowego. Aha. Turbofan. A zobaczmy, być może to jest turbofan. Być może ja potrzebuję innych silników i ten ma spore ograniczenie z tego powodu. Czyli zobaczmy, który to był silnik. To jest J48P6. Ja nie wiem, czy tu jest informacja na temat tego, co tu jest. Nie wiem, czy to jest turbo wentylatorowy ogólnie, bo... nie wiem. Ale możliwe. Możliwe, że to jest. Ja wiem, o co chodzi, że... Tylko nie sugerujcie się tym wlotem powietrza. Ten silnik wygląda tak. A, okej, okay, chwila. A, to jest na ten z B-52. I to jest turbo odrzutowy, a mamy zainstalowany... który? Ten. Może, no okej, okay, to wygląda troszkę jak wentylator, nie wiem, bo... Tak, bo w nazwie, w opisie nic nie ma, a mamy jeszcze do wyboru... Tu mamy turbojet, jest napisane, sprecyzowane, że to jest turbojet. Jak wygląda to? Wizualnie wlot. Czy mogę to dokleić? Okej, okay, dobra. Okej, okay, to wygląda troszkę bardziej jak wlot. Czy to jest wylot? A nie, to jest wlot. Dobra, ja doczytam, zobaczę sobie na wiki, bo to są historyczne silniki, oczywiście już nie będę przedłużał teraz. Dobra, ożył. I teraz tak, zlećmy od razu budowę kolejnej strzały, bo jak wiemy, tak, mamy trzecie zrealizowanie tego kontraktu z próbkami biologicznymi, mamy też punkty nauki do zdobycia tam, czyli dajmy to zlecenie. Nie ma opcji, żeby turbofan wytrzymał macha prędkości. Ogólnie w opisie tego silnika, który mam zamontowany na tym samolocie, tam jest, że on może wytrzymać macha jednego. Okej, okay, dobra. Czytaj strzały. 6. I tu nic nie robimy, nie zmieniamy, chociaż ładunek będziemy musieli zmienić. Ale to dopiero potem, bo nie wiemy jeszcze jaki to będzie ładunek. Czyli daj to do budowy. Nic tu nie zmieniamy. Okej. Okay. Czyli orzeł w tej chwili montowany, co potrwa 2 dni z kawałkiem na płycie startowej. Też zobaczmy, jak tam technologie. Czy opracowaliśmy coś nowego? Chyba nie. To mieliśmy, to jest ulepszenie awioniki, naukowej tylko.
Tak, a nie, na razie nic nowego nie odblokowaliśmy. Dobra, lecimy. Dobra, czyli ten silnik był już troszkę testowany, ma za sobą jeden udany lot. Mamy autopilota skonfigurowanego, czyli powinno być ok. O, jeżeli nie będzie awarii, powinno być ok. Dawaj, te dłużej lecimy, jak ok, jak zdążymy, to dam. Ale najpierw orzeł. Czyli tak, to co nas interesuje, to ten kontrakt. I kolejne punkty nauki też zdobywamy. Kolejne, tak, fotografie z kosmosu. Czyli aktywujmy tutaj aparat. Tu już chyba nie możemy nic więcej wycisnąć. No chyba, że będziemy przelatywać nad nowym biomem, to temperatura, ale nie, to leci nad ocean. Czyli... Dobra, aktywuję autopilota. Włącz autopilota. A, włączmy sobie też tą informację o downrange. Chociaż nie, to będzie widać tu. To mamy w opisie kontraktu, czyli... tak, 0 z 400 km mamy w tej chwili. OK. Lecimy. Czyli cały czas niemiecka, nazistowska technologia. Jeżeli chodzi o tą rakietę. Dobra, czyli to jest skonfigurowane. Powinno być podobnie jak na symulacji. Nic ciekawego tutaj nie będziemy robić. Czyli wysokość 150, to powinno być spokojnie zrealizowane. I odległość 400. Też mi się podoba tak, że tu jest symulowane to, jak gazy wylotowe się zachowują na różnych wysokościach. Czyli tutaj w rzadkiej atmosferze to wygląda zupełnie inaczej. Czyli duże przeciążenia, bo nie mamy ciężaru tego paliwa, nie mamy oporu. Ok, zobaczmy, jak wyglądają dane. A po APSA 300, dobrze. Czyli powinniśmy dużo, dużo dalej polecieć. To już nas nie interesuje. Awionika spełniła swoje zadanie. Włączmy interfejs badań naukowych, bo jestem ciekaw, ile możemy wycisnąć z tych fotografii. Ok, czyli na wysokiej orbicie możemy zgarnąć... Sorry, na wysokiej atmosferze nad biomami. A, z kosmosu też nad biomami. Kurde, może wyślemy kolejną taką rakietę na północ. Wtedy chyba troszkę stracimy delta V, bo nie korzystamy z ruchu obrotowego Ziemi. Ale moglibyśmy zgarnąć punkty nauki za fotografowanie innych biomów. Bo z nad wody mamy już 70% zgarnięte. Dobra. Odczepmy nasz główny roboczy człon. Okej, niech robi fotografię. Dobra, czyli przyspieszmy czas. Tą misję już mieliśmy. Oczywiście tym razem bijemy rekord odległości w dal. No do Afryki to jeszcze bardzo daleko. Czyli mamy odpowiednią wysokość. Na razie 120 km z 400. Kurde, czy to zrealizuje cel? Powinno, nie? Cholera. O kurde! A, dlaczego? Ok, mamy 200 km. I jesteśmy gdzieś w połowie drogi. Czy to będzie 400? Na styk. Jeżeli to będzie 400 w dal, to będzie na styk. No ale dobra, mamy punkty nauki stąd. Robi te badania, nie? A, to ma ograniczone miejsce na twardym dysku.
Czyli tutaj warto by dać drugi komputer sterujący, który będzie... Tak, bo tym nie musimy sterować. Czyli w tym członie lepiej dać drugi komputer sterujący z tym naukowym modułem, bo on ma miejsce na twardym dysku. Fotografii oczywiście nie możemy przy tej technologii z lat 50. transmitować, czyli rolka nam się wyczerpała, można powiedzieć. Tak, chyba nie możemy z tym nic zrobić, z tą pojemnością. Czyli 3,7 to jest maksimum, jakie możemy zgarnąć. Ale właśnie być może miejsce na twardym dysku komputera by pomogło. Chyba, że to jest naprawdę tak symulowane, że to jest limit właśnie tej kliszy. I tyle. Dobra, przyspieszmy czas. O, mamy 400. O kurde. W czasie jak rozmawiałem, to co sekundę kilometr przybywał. Okej, okay, czyli spoko. 400 powinno być. Okej, okay, 374, ale za chwilę wejdziemy do atmosfery. Też coraz bardziej pionowo w dół opadamy. Czyli tu przyrost będzie mniejszy, ale powinno być 400 km. Uzbrójmy już zawczasu spadochron. Na wypadek, gdyby komputer sterujący miał awarię. Okej, okay, wracamy. Dobra, nie będę włączał tego wykresu, tylko zobaczymy, jak to się będzie zachowywało tym razem, ale powinno być ok. A, i czy mamy 400? Tak, świetnie. Okay, mamy opory powietrza. Okay, nie spal się tylko. A nie powinno. Okay, najgorsze za nami. Czyli gdzie jesteśmy? Okej, okay, niezbyt daleko, jeżeli chodzi o Atlantyk. Dobra, możemy chyba przyspieszyć czas, ale quick save, tak na wszelki wypadek, bo wiemy, że spadochrony nie lubią time warpa. I zobaczmy też, ile ostatecznie, bo tak, będziemy musieli coraz dalej latać ogólnie. Nasz wielki krok milowy to jest 3000 km. Zobaczmy, ile było tutaj. 450. Ok. Czyli ze sporym naddatkiem dało radę. Dobra, idą spadochrony. Tu nie mamy tego, tych obrotów absurdalnych, czyli mogę chyba przyspieszyć. Okej, okay, sukces. Zbyt wolne pochylanie lotu? Tak, bo ja nie wiem do końca, jak tego używać do lotów suborbitalnych. Musiałem doczytać opis. Nawet nie wiem na przykład, co to robi. Dołączenie wysokości, nie wiem, co to robi. To jest nachylenie orbity względem równika, czyli to nie ma znaczenia w tym przypadku. Tu mam regulację, jak szybko zaczyna przechył, ale to nie ma wpływu. Tak, czyli... Tak, do końca nie wiem, jak tego używać. Musiałbym poćwiczyć albo doczytać, ale dobra. Misja wykonana, odzyskajmy ten aparat fotograficzny. Okej, okay, dlaczego nie mogę odzyskać? Chyba wciąż się rusza technicznie ten... Okej, okay, dlaczego to nie działa? A, kurde. Wcześniej nie było takich problemów. O, dobra. Zaskoczyło? Zanim zacznę terę, to polecam obejrzeć kilka poradników.
Tak, ja znaczy poradników nie oglądałem, ale let's play oglądałem jeden. Dobra, punkty nauki zdobyte. 34 mamy tego w tej chwili. Świetnie. I teraz tak, co będzie naszym kolejnym kontraktem, żeby dalej kolejne rzeczy odblokować. A budujemy już strzałę, czyli bierzemy to. Przyzwoity zarobek. Mógłbym wziąć to, ale już tak, chcemy odchodzić od tych małych rakietek. Ja tutaj mógłbym naprawdę dużo... Sorry. Tutaj mógłbym więcej zarobić, ale nie. Weźmiemy kolejny powrót z próbkami biologicznymi. Czyli utrudnienie polega tutaj na tym, że musimy na 120 km polecieć, a nie 100. I 75 tego ładunku, a nie 35. Ale wydaje mi się, że strzała dał radę. Weźmy ten kontrakt. Dobra, na koniec zróbmy szybki, ultra szybki eksperyment z silnikami. Rok, który mamy? Rok 53. Okej, okay, raz, dwa. Czytaj ten odrzutowiec. Wyjmij te silniki. I daj zamiast tego... A, te skrzydła... A, chociaż nie, te skrzydła są skopane przecież. Nie mam zapisanej poprzedniej wersji. Dobra, inaczej. Wywal to. Wywal to. Pogrób trochę to. Daj silnik od B52, powiedzmy. Zobaczmy, tu co mnie interesuje, to jest siła ciągu, czyli tu mamy 71 kN, ale waży 2 tony. 88 kN. A to jest rosyjski, nie będę używał rosyjskich. 75. Dobra, ten jest najpotężniejszy chyba. Dajmy go tu po prostu tak. Dajmy wlot powietrza. Dajmy dwa wloty powietrza bocz. Dajmy dwa wloty powietrza. Gdzie są te boczne? Dajmy tutaj dwa wloty powietrza, to powinno być wystarczające. Okay. I teraz aerodynamika i to. Zatankujmy odpowiednie paliwo. Mamy na godzinę, to za dużo. Zmniejsz troszkę. 38 minut, to jest centrum masy. Zobaczmy, jak tam w centrum siły nośnej. Okay. Dobra, dobra, to jest szybki, ultra szybki test. Koła tylko i tyle. Gdzie te koła dać, żeby to się nie rozwaliło przy starcie? Okej, paskudnie to będzie wyglądało, ale może być. Chyba zaryję troszkę tym. Dajmy je tu.
Dobra, ostatnia próba tej szalona konstrukcja. Zobaczmy, jak to się zachowa. Powinien wystarczyć taki jeden, też mi się wydaje, no ale zobaczymy. To jest to, jaki brzydki. Spokojnie, ja poza anteną go upiększę. W tej chwili tylko chcemy technologia zobaczyć, czy jest odpowiednia. A, te garby. Dobra, skończymy na tym. Tak, to jest podsumowanie moich dokonań z samolotami na dziś. No nie wystartujemy niestety. Nie, załoga nie może wyjść, żeby go tu podważyć. Dobra, moi drodzy, tyle na dzisiaj, ale mamy sukcesy. Rok 53 jak na razie bardzo udany. Kolejne technologie wprowadzamy, coraz więcej funduszy. Budujemy nową płytę startową na większe 60-tonowe rakiety. I cóż, coraz bliżej orbity. To jest nasz ostateczny, główny cel. Tyle na dzisiaj w takim razie.